To jest 10 paciorków i kostka, bo mi się paciorki skończy. I kostki też ci się skończyły. Nie, straciłeś ten punkt. Straciłeś ten punkt. Sorry. Yeah. Na podłodze się nie liczy, wszyscy to wiedzą. Ale 5 sekund nie leżało, więc... Więc może go zjeść. I'm gonna murder someone. To twój wybór, żeby wszystko tak dokładnie notować. Czy ja mam wam przypomnieć, ile razy na ostatnich sesjach moje notatki uratowały nam dupę? Nie, dziękuję. Rafał, właśnie tak, uspokój się. Ale to jest wartościowe, ale nadal to jest twój wybór. Rafał. Ja w żaden sposób tego nie zaprzeczam, że to jest bardzo wartościowe. Dobra, cicha już. Ja potrzebuję notatek myszy. Bo skoro są narażone, co daje wam bonus? Co to jest? Kto za to odpowiada? Proszę znaleźć winnych. Skoro walczymy od czakwa, to na skrzydłach działamy. Tak, ja też płaczę nad losem tych dzielnych kosmicznych marynarzy. Żeby zaradzić temu ostatniemu, pakt, zgodnie z obietnicą, którą niezłomny wariant złożył... Cześć, Max. To jest reveal, że przez całą tę kampanię to był głos warianta. Inside the robot there's a small child. In a way there is. Mimo to nastroje w pakcie nigdy nie były tak dobre. Zarówno Rada, jak i obywatele z nadzieją patrzą w przyszłość. To jest ta przyszłość. Tak, to jest przyszłość. Dzieci są naszą przyszłością. Okej, zniknęli za jakąś ścianą. O nie. Cisza, spokój. Wszystko. Trochę jak Thanos. Znajdzie sobie planetę i odpocznie po pracy wykonanej. Tak. Ale w przyszłości zawsze kontrororo. Imię jakiegoś krurytera. Prosto. A kamera zatrzymuje się na wirującej w powietrzu monecie, zanim spadnie. Motherfucker. Ej. Pse pani, a czy Iris może z nami pojechać na wycieczkę? Musi wypaść sokół. Piszcie w komentarzach. Właśnie, jak będzie wystarczająco dużo komentarzy z soku, to Iris pojedzie na wycieczkę. Pokazywałem. Yep. Ale na początku to było tak, więc Krzysiek mógł to inaczej. Dzięki. Czekajcie, wylałam właśnie herbatę. Kurczę, trafiłem w jej herbatę zamiast... Nie, ja myślę, że to było in character i to się właśnie dzieje na mostku Telamona. Totalnie. I myślę, że ktoś musi Irysjanowi powiedzieć, żeby to zostawił i nie odchodził od swojej konsolety w ogniu walki. To ja to zrobię, jak założę słuchawki. Zostań na stanowisku. Coś ciebie zarówniesz. Właśnie to wezmę w głosie Clarice. Może być dobry blooper. Pytanie, czy herbata była z cukrem, czy bez cukru? Bo jak z cukrem, to gorzej. Wszystko się lepi. Siubidua! Teraz taka muzyka, taka elevator music. Ale jaki to jest piękny kadr, jak my widzimy perspektywę, gdzie ona biega w tym mieszkaniu. Rzeczywiście. Jeszcze ładnie nie byliśmy na nowym mieszkaniu. Ja byłem. Przewoziliśmy rzeczy. No tak. Ładne mieszkanko. No wygląda na ładne. Dobrze, że herbaty wylała, a nie tę puszkę coli, z którą gania po pokoju. Oj, pod panel jakiś plastikowy się wlało. Pod tę podkładkę na biurko. Tak. Najgorzej. Witamy w tym odcinku perfekcyjnej pani domu. Zajmiemy się.
Weź, ja dzisiaj będę sprzątać przed Wigilią. Będzie f***a pani domu. Irysjan, wiemy, że się pocisz i masz ręce śliskie, ale jak coś wylejesz, to nadal podczas bitwy nie opuszczasz stanowiska! Przepraszam. Ja mam po prostu szczęście. Wczoraj rozbiłam sobie ekran telefonu, bo wiertarka mi spadła, więc mam teraz po prostu pasek jasnego światła i dziurę na dole. Oh no. Yeah. Dobra, w każdym razie, co tam wyszło, Clarice? I don't know, was that something? Właśnie, ty to na freestyle zrobiłaś? Ty tego nie spisałaś? Ja? To był freestyle. To było... To słychać, że to był freestyle, ale bardzo ładny freestyle. No właśnie, bardzo tak naturalnie i spójnie i w ogóle to wyszło. I'm amazed. Freestyla, waka maka ma bow. Dobra, Kamil, właśnie jeszcze nie, ty. Nie zdążyłem, bo chciałem to skrzyżować z jakimś kadma phone. Z workshopuj to z nami tutaj teraz. Nie. Bardzo, bardzo fajne mysze. Cieszę się. Wiesz, tak się uczymy, że średni żart jest lepszy niż niewypowiedziany żart. Niż zły timing. Może nie powinienem Rafała uczyć takich rzeczy. Ale ja to wiem od dziecka. No, to prawda. Beznadziejny żart jest lepszy niż niewypowiedziany. Było wyjątkowo suche. No dobra. Dobrze. Nie żyjesz? Spazm. Nie, wiesz co, probably I should have it checked out, ale od wielu, wielu lat, odkąd pamiętam, miewam takie spazmy, takie... O takie coś. Ja, kijanka może? Często się to wiąże z odkręceniem głowy w lewo, jakiś taki tik, ale jak tak sobie pomyślę, ja prawie codziennie coś takiego mam. Ja, bardziej to, jak mi się zimno zrobi, jest to takie często się to wiąże z tym, jak mi się jakiś chłód przeleci po nogach czy po karku, ale no tak. Zacznij brać magnez. Ja piję muszyniankę cały czas, ona jest z magnezem i z tym, like it's mainly what I drink, muszynianka z czymś tam wymieszana często. Red Bullem. Dobra. Nie, Monsterem. Whatever. Dobra, Kamil. Ready? Słyszałem, że ten Monster to ci więcej tego magnezu wypłukuje niż w tej muszyniance jest. To z dupy wypłukuje. Gorem! O, złapany. Twoja stara cię z dupy wypłukała. Oh no! Which makes you a piece of shit. Nie nadaje na bloopers. Czyli jednak mamy granice. Bloopersy po północy. Wariant po bitwie... Really? Casually przeszedłeś po prostu... Myślałem, że wszystko się uformowało, więc przechodzimy do tego, po co się tutaj zebraliśmy, ale nie. Już, okej, okay, już. Zebraliśmy się tutaj. Zebraliśmy się. Żeby być wypukanym z dupy naszych matek. Boże, muszę iść do Barbera. Po niczego. To była przemowa warianta przed podróżą. W ciągu ostatnich paru miesięcy. Musisz iść do Barbera. Dobrze, przez ostatnie parę miesięcy zapuścił brodę po prostu jako pierwszy architor w kosmosie.